dobry bardzo. Dzisiaj ważny dzień. Dzisiaj będzie debiut sceniczny tak naprawdę. Bydgoszczy poprowadzę festiwal, ale to o tym sobie dzisiaj będziecie wszystko wiedzieć. Dużo się będzie działo. Jadę po auto, bierzemy młodego, bierzemy rodzinę i śmigamy do Bydgoszczy. Jutro do Słubic na wesele, także szalony weekend kolejny przed nami. Ruszajmy. Zawód jakby nagle przestał odbierać. Buja melan, stariusz, żeglarz, dedas. Jak się za dużo spodziewasz w tym kraju, spryt z osiedla, innego nie ma. Mariusz, zawód nauczycielstwa, łeb do nauki, odkąd pamiętam. Dojechaliśmy, wypożyczamy auto w tej samej firmie, w której ostatnio. Fleet Center, dokładnie. Idę do biura dowiedzieć się, co jest 5. Na gębę burz, między zębami piach, komuś na rękę tu. Opel Insignia 2.0 HB 170 Elsa 513. Twoje rany i strach, jak na serce miód, jak w karetce płacz. Także ja już jestem w aucie i jedziemy po Malwinę, jedziemy po Oscara. Bydgoszcz, hello, welcome to... Dotarwszy do domu. A jest opelek, nie? Idziemy do studia, które jest zamknięte, a ja mam klucze, mam. Potem zapakujemy Oscara ten krzesełko. Zabiorę rzeczy, które mam do zabrania. Rzeczy, które mam do zabrania. Rzeczy, które mam do zabrania. Mam rzeczy do zabrania, kilka płytek, które będę wysyłał. Tutaj baterie i takie dalej, chuje moje dzikie węże, standardowo. I fotelik Oscara, to najważniejsze. Do zainstalowania do auta. Ja ogarniam temat, widzimy się wkrótce. Odstawiamy Bikoka, mama poszła odstawić pieska do Bartka i do Pauliny, których serdecznie pozdrawiamy. Oho! Co znalazłeś? Mam 9. Haha! A ja nie mam noża. To daj, obiorę. A ty będziesz kamerował? Umiesz? Trzymaj kamerę. Musisz kierować na mnie. Albo na siebie. Widać cię? Już? I pokręcił. O, zobacz jak ładnie ustawiłeś kamerę. Obiorę mandarynkę dla mojego człowieka i jedziemy do Bydgoszczy, prawda? Wiesz co, no nie pokazujesz się z tej najbardziej elokwentnej strony, z jakiej ciebie znam. Czyli tak blisko? Nie, czyli tak... No pośliniłeś mi to. Heartbreak. Oh. Baby, I've been wrong. You know I'm in a bind. And I can't pretend to love you right now. So you can go cry. W ogóle. Taka informacja. Bydgoszcz może się pochwalić największą ilością parków w Polsce. Ja na przykład nie wiedziałem. W mieście nad Brdą, czyli Brda, czyli rzeka przepływająca przez Bydgoszcz, jest aż 31 parków o łącznej powierzchni 2 hektarów. Bęk, szaleństwo, prawda? Biszu ma gdzie chodzić i rozmyślać o płycie. Ty teraz wszystko zrozumiałem, dlaczego on taki poetycki jest. I że w ogóle w północnej części miasta znajduje się największy park miejski w Polsce. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek. Ty, no to tam się myśli. O powierzchni 830 hektarów. Co ciekawe, Bydgoszcz jest jednym z nielicznych dużych miast w Polsce otoczonych ze wszystkich stron lasami. No to czyli piękne tereny dla wilka chodnikowego jak znalazł. Także takie ciekawostki prosto do auta. Dla was, o Bydgoszczy. Będziecie już wiedzieć. Kocham podróże jak krematik, nowe trasy i smaki, podróżniki i mapy. Wypchane torby i plecaki. Hotel Elda, ty. Ja nie wiedziałem, że Eldo ma swoje hotele. Tylko, że sprytnie sobie je nazwał. Może nie Hotel Eldo, tylko Hotel Elda. No ja to szanuję, że trzeba sobie jakoś radzić. Przyjechaliśmy, coś tam wyszło nie tak z pokojem. Co prawda Malwina już ogarnia tam z Oscarem rzeczy. Troszkę się przygotowałem do tego prowadzenia. Coś chyba wiem, co powiedzieć. Wytresuję obiektyw. Powinno być dobrze, mamy 12:15, za pół godziny. Wpadnie tutaj mordeczka. Pojedziemy razem na miejscówkę, gdzie będzie można coś zjeść i gdzie będzie backstage również dzisiejszych wydarzeń koncertowych i imprezowych. Także Bydgoszcz, witamy serdecznie. Hotel może szału wielkiego nie robi, ale jest to mi Jerry. Także chwilka relaksu jak znalazł. Płaski ekran jest, jest. Siedzisz na rejonie, wciąż nie wiesz co tracisz. Klasyk, kocham podróże jak Halik. I tak o, mamy wieczór. Zjedliśmy taką okej pizzę. Chyba to najlepsza pizza w naszym życiu. Jeszcze wpadł DJ Serio, wpadł Bokun. Chwileczkę porozmawialiśmy, a teraz szybko pędzimy. Ale ciemno tutaj, nie wiem czy mnie będzie widać. Kochanie, nie. Następna. I teraz jedziemy już do klubu, do estrady, bo tam też się już odbywają próby, także zobaczymy sobie próby. Muszę mic check zrobić. Także jedziemy. Bydgoszcz nocą jest bardzo piękne i w ogóle nie zgadzam się ze stwierdzeniem Brzydgoszcz. W żadnym wypadku. To jedna z moich pasji. Wybierz miejsce i wrzuć się na globus. Samolot, pociąg, autobus. I co jest, Oskar? Będziesz prowadził? Czy nie? Jesteśmy przed czasem.
No i tak, jesteśmy na miejscu. Jest i klub Estrada. Patrzcie, jest tutaj jeden z zawodników. Siemano. No dobra, się tutaj muszę rozejrzeć. Chodźmy na backstage, zobaczmy. Backstage dopiero się tworzy. A, bo tu taki nie za duży ten backstage właśnie. Ale to jest drugi. Jestem ja i moja przestrzeń. Są ciasteczka, jest i miejsce. Aha, i tu jest jeszcze drugi backstage. Gdzieś tam się wchodzi, zaraz pójdziemy zobaczyć, chodźcie. Złapałem. Patrz, jest ten nieznany, znany. Nieznany w sumie Klaren. Nieznany, bardzo nieznany. Bardzo nieznany, ale ja go kojarzę. Wy go również pewnie powinniście kojarzyć. Nagraliśmy jakieś tam rzeczy wspólnie, nie? Coś tak. Kiedy coś nowego? Ale szybko, tak. FIFA, żeby wiesz. Jest i kolejny nieznany. A tu jest jeszcze drugi backstage. I tak. Mamy tutaj oky o uny a. Siemano. Witam serdecznie. Bang! Tu zrobię taki strzał, wybuch zrobię. Tobiasz. Przyjechałem poprowadzić dzisiaj festiwal. Dobrze. Jest taki deal. Jest deal? Przedstawiłem tutaj Michałowi moją ofertę. Mniej wziąłeś? Nie więcej. Gdyż za prestiż się płaci i nie zawsze to co tańsze jest lepsze. Siedzimy, czekamy. Rozstawiają sprzęty. Jak widzicie, robiliśmy właśnie do kalendarza to... Wszystko się rozstawia, a my siedzimy z Oskarem. Śmiesznie było, bo Oskar to... ogląda Toma i Jerego, a my czekamy, aż coś się wydarzy. Ej, raper. Rapujesz coś? Ziomek. Już jest muskulowa forma, dobrze. My musimy lecieć odwieźć Oskara do hotelu, tam gdzie będzie opiekunka Angelika się nim zajmowała, a my zaraz tutaj wrócimy. Serius właśnie gra próbę, jest i też Wattoja. Także mamy pół godzinki na to, żeby szybko zdążyć. DJ Serio zaczyna, a później się już widzimy. Bydgoszcz, do zobaczenia za niedługo. Młody jest odstawiony, a my idziemy do klubu Estrada. Jakoś tu tłumów nie widać. Zobaczymy co to będzie. Patrzcie, otworzą nam. Otworzyli nam! Patrzcie, mamy pierwszych ziomeczków z Jurkowski Kro. Zaraz zaczynamy. Chyba. Na backstage'u nikogo. Chodźmy zobaczyć, co się dzieje na ludzie. A mikrofon nie działa! Halo! Siemano, Bydgoszcz! Ej, musimy się tutaj zebrać, ludzie, chodźcie do nas, witam was bardzo serdecznie. Chodźcie dzisiaj do jest mój debiut, także jeżeli możecie zrobić na mnie hałas, to będzie mi bardzo miło. I z Bydgoszczą jest piękna przygoda, gdyż pierwszy odcinek, jaki zrobiłem na YouTubie, był właśnie o raperze z Bydgoszczy. Nie wiem, czy kojarzycie takiego rapera. B-I-S-Z, kojarzy ktoś tutaj pisza? Tak jest. Później, rok czy dwa lata później, nagrałem z nim podsumowanie miesiąca, gdzie Biszu wyróżnił jednego ulicznego psa. Nie wiem, czy kojarzycie ulicznego psa. Jeżeli nie, to dzisiaj się wam pokażę z najlepszej strony. Przed wami właśnie pies uliczny, czyli Bokun. Zróbcie dla niego hałas! Jak lubisz zimną wódkę, zakładaj ciepłą kurtkę, odeśpisz sobie w trumnie. My nie paplamy cały czas, jak życie jest okrutne. Wesołe dni i smutne, między styczniem a grudniem. Badaj na zachód, jak lubisz zimną wódkę. Kręcisz mnie? Patrz, nakręć tego. Który jest bliżej, tak umie, przecież zasad. Znaczy, jaka poważna, nic nie przywita się chamnicy. Siemano, jeszcze raz! Już się... Ja powiem fresh, wy powiecie dope, żebyśmy tak zaczęli dobrze. Uwaga! Fresh! Dope! Fresh! Dope! Fresh! Dope! Plan B wchodzi na scenę i mam nadzieję, że będzie nie biorę leków na sen, choć mało sypem jak bad boy. Wczoraj widziałem się z nią, choć nie wiem tego na pewno. Czego nie wiem na pewno, za dużo żyję przez sen wciąż. Dom B zaraz kończy. Wrzucam właśnie zdjęcie na Jurkowski Król, pozdróweczki mordy. Zróbmy swoje dupy gwiazdy porno. Kupiłem sobie GoPro. Coś wam mówi? Wszyscy pierdolę, łapy w górę, wrócę! Kawałek flipy, tu noc
nocy dzień cały czas wirują w tańcu. Nie mamy czasu na sen, a na zegarku wskazówki gonią się. To jedyne, które znamy, wytaczają nam ramy, w których zamykamy się sami. Eldorado może być najgorszym kawałkiem miesiąca, ale i tak robi roboty. Zobaczcie, dobrze, uwaga, łapy w górę wszyscy, dla mojego człowieka Gedza, on jest tutaj po to, żeby rozjebać! Związek na całe życie. Rozumiem się z nią bez słów. Kocham ją na życie. Nie wiem, co zrobiłbym bez niej, bez niej. Czasu, czas. Dajcie kurwa, szybciej. Czy wy jesteście gotowi na to? Ja tego nie słyszałem. Czy wy jesteście gotowi na to? Jesteście gotowi, macie jeszcze energię! Kilka chwil, papierosów, no i energię. Kilka osób, bez których nie sposób żyć w tych hamokultorów ewidentnie złych. Telefonów bez wyboru, nie podejmę ich dziś. Proste jak piosenka o tym, że już tu nie mieszka. Że nie powiem nic, od serca się przeniosło na strych. Bra, bra, scenami, bra, scenami. Wisi jak kierunek, w którym mogę dziś iść. Możemy być światłem pośród mieszkań, wiatrem co nieszczęścia. Jak chcę to spotkanie przywiał, patrzę w oczy wszechświat. Mam na dłoni, widzę, to w nich jesteś nie ob... Siemanko Bydgoszcz, jesteście tutaj? To jest crescendo. Mam nadzieję, że bawicie się zajebiście. Mam nadzieję, że macie jeszcze energię troszeczkę. Kto teraz zagra? Bo to jak dragi, jak po ekstazie. Na chore jazdy ma sparcie. Uwalniamy swą handlę. Graj obrazy jak w bajce. To jak dragi, jak po ekstazie. Na chore jazdy ma sparcie. Jest ranek w internacie hip-hopowym. To jest, powiem wam, szaleństwo. To wam się zwierzę teraz tutaj. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy kurwa nie dawali nam spać do 4 rano. A my tutaj pobudka o 7 rano, bo trzeba jechać do Subic, bo dzisiaj tak naprawdę jeszcze się dzieją duże rzeczy. No ale co, podsumowując tak naprawdę, kończąc tego vloga, żegnając się tutaj z miejsca z BDG, z Bydgoszczy, z Brzydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. Widzicie? O tym właśnie mówiłem. No, Michał, niedobrze może się dziać. Mam nadzieję, że sobie poradzisz z tą sytuacją. Tak czy siak, Fresh and Dope uważam za bardzo udany. Mój debiut jako prowadzący, mam nadzieję, że nie był najgorszy. Mówią, że było spoko, ale ja im tak do końca nie wierzę. Jedziemy, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy jeszcze coś ze Subic nagram, czy nie. Jeżeli nie, to do zobaczenia wkrótce. Widzimy się na kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że się podobało tak wewnętrznie ze sceny. Pozdro, trzymajcie się. Hej! Dalej gramy w niej, nie? A i tak, ta asertywność kończy się, gdy mamy jak. I to jest tej wolności zew, łamanie zasad. Spontanicznie cię, zwłaszcza, że utrzymuje tata. I ja to walę, weź, bolej wody, ty. Staram się nie uszaleć, tak mnie kopię w banie. I jakbym miał być dragiem, to tylko twardym, by być z tobą do końca dni. Obok nałogowo w tobie tkwić. I mam jedno pytanie, gdzie mój kwit? Następne powtarzam stale, mieć czy być, jedyne co...